Cześć. A właściwie to, moi drodzy kochani, wybaczcie, wyszedłem z wprawy. Tak jak ostatniej jesieni, tak i tej rozpoczynamy serię o strugnicy. To będzie tym razem nowa strugnica, nie będę remontował starej, to będzie nowiusieńka, pachnąca świeżym drewnem strugnica. Tak wygląda oryginał, bo budujemy kopię właśnie tej strugnicy. Oryginał znajduje się w zbiorach Muzeum w Old Salem w USA i jest datowana na koniec XVIII, początek XIX wieku. Zdecydowałem się na najbardziej racjonalny krok. Kupiłem plany wykonane przez Amerykanów. Plany właściwie zgodne jeden do jednego z oryginałem. Chodzi o złapanie proporcji, które są bardzo miłe dla oka, i zerknięciu w detale konstrukcyjne, a o te byłoby bardzo trudno, bazując na skąpej dokumentacji fotograficznej, jaka jest w sieci. Właściwie to gdyby nie te plany, to najlepiej byłoby pojechać do Old Salem i samemu wszystko pomierzyć, a to wykracza poza mój budżet na ten projekt. Przeglądam więc plany i zastanawiam się nad możliwościami i koniecznością wprowadzenia pewnych zmian. Po pierwsze, same plany są szczegółowe, ale bardzo tracą na czytelności w trakcie wydruku. Wątła kreska i dobór kolorystyczny są, no, dyskutowalne. Do tego praktycznie 100% zgodności z oryginałem, no, powiedzmy 95%, bo jednak projekt jest nieco bardziej, nazwijmy to, uczesany w porównaniu do zabytku z Old Salem. Z jednej strony to zaleta, ale widzę miejsce na usprawnienia, głównie w sferze konstrukcji i zastosowanych połączeń. Nie zrozumcie mnie źle, nie zadzieram nosa i nie kwestionuję kompetencji tzw. starych mistrzów. Po prostu dzisiaj wiemy nieco więcej o świecie i potrafimy określić z dużą precyzją, co się sprawdzi lepiej, a co gorzej. Chociaż starzy mistrzowie posiadali taką wiedzę, która dzisiaj jest już dla nas niedostępna. Ale o tym później. Więc przygotowuję właśnie materiał na tę nową strugnicę i chciałem Wam pokazać, w jaki sposób za pomocą ręcznych narzędzi można trochę sobie usprawnić pracę, bo właściwie większość materiału przygotowuję na maszynach, natomiast ręczne narzędzia, no, służą mi do tego, żeby usprawnić cały proces. Założę się, że znacie ten problem, że znacie ten scenariusz. Strugacie na wyrówniarce, na grubościówce, laminujecie ze sobą elementy, które są przestrugane i pomiędzy tymi elementami jest brzydka szpara. To, co teraz robię, to właśnie sposób na to, żeby te szpary uniknąć. To jest stara, stolarska zasada. Wszelkie wklęsłości nam służą, wypukłości wręcz odwrotnie. Po prostu strugam w środku deski wklęsłość, która, no, po pierwsze zmieści się tam klej. Po drugie, najlepiej schodzące się fragmenty lameli to są krawędzie i o to nam chodzi. Zresztą, co będę Wam opowiadał? Zobaczcie, jak to wygląda. Wspominałem, że materiał na ten stojak był głównie obrabiany maszynowo, ale jak widzicie, i tak ręczne narzędzia mają spory udział w tej obróbce. Moja strugarka jest zbyt krótka, żeby wystrugać odpowiednio prosto takie długie kawałki drewna, więc strugam ręcznie.
nie lubicie laminować, nie lubicie kleić ze sobą szerokich desek. Mnie również przeszkadza zjawisko pływania poszczególnych elementów na warstwie kleju. Jest to jeden z głównych powodów problemów z uzyskaniem założonych przez projekt przekrojów. Klawiszujące elementy trzeba potem wyrównać ze stratą dla grubości. Jest kilka sposobów na ułatwienie sobie życia. Ja pokazuję Wam najprostszy. Gwoździkowy. Pora odpowiedzieć na pytanie, dlaczego w ogóle wybrałem taką strugnicę. Pomijając estetykę, to jest naprawdę zmyślny projekt na rozkładaną i przenośną, a jednocześnie w pełni funkcjonalną strugnicę. Raz do roku jestem na targach i przewożenie w pełni wymiarowej strugnicy warsztatowej to spory wysiłek logistyczny. No, bus, co najmniej dwie osoby do załadunku i rozładunku, niebezpieczeństwo uszkodzenia, na przykład ułamanie wrzecion i madeł, albo prowadnic szuflady. Taka rozkładana strugnica, mieszcząca się w kombi albo w wanie, do tego składana i rozkładana dosłownie w kilka minut, to naprawdę niezłe rozwiązanie. Dodatkowo mobilność, która w moim przypadku oznacza możliwość strugania w plenerach, na zlotach, na pokazach. No i na koniec, najważniejsze, czyli niesamowita historia twórców tego projektu, braci Morawskich, a właściwie to Herrnhutów, bo tak ich nazywano na naszych ziemiach. To zadziwiające, jak mało dzisiaj wiemy, jak mało doceniamy tak zwanych dobrych cudzoziemców. Jak kiedyś zwano osadników i przybyszów zasiadających nieużytki i pustostany na naszych ziemiach, zamieniając bagna w urodzajne pola i budując miasta na surowym korzeniu. Obok braci Morawskich, o których opowiem nieco więcej w następnych odcinkach, mieliśmy u siebie Olendrów, Bambrów, podobno co czwarty poznaniak ma w żyłach bamberską krew, oraz dużą grupę z pierwszego rzutu reformacji. Różnego rodzaju grupy protestanckie, na przykład Arianie, szukający schronienia we względnie liberalnej Rzeczypospolitej obojga narodów. Herrnhuci, bracia Morawscy, to wyjątkowo ciekawa grupa wyznaniowa i społeczna, która na tle innych była aktywna w wielu państwach i na kilku kontynentach. I w cyklu o budowie samej strugnicy przemyca nieco historyjek ich bogatej, czasami sensacyjnej historii. Materiał na stojak mam już przygotowany. Sosna, dębina, dokładnie tak jak było to w oryginale. Natomiast wprowadzimy pewne zmiany w konstrukcji, a dokładnie w połączeniach, które zostały wykorzystane do budowy stojaka. Te zacięcia wykonałem za pomocą ukośnicy, czyli maszyny precyzyjnie ustawionej, ale to nie znaczy, że nie można tego zrobić za pomocą ręcznych narzędzi, bo może ktoś nie ma ukośnicy, albo jego ukośnica nie jest precyzyjna, co się zdarza. Pokażę Wam przy okazji zacinania tej strony, jak zrobić to precyzyjnie, ręcznymi, prostymi narzędziami. A teraz trasujemy połączenia. Gdzieś trzeba zacząć. Uznałem, że wykonanie najpierw zacięć o odpowiednim kącie, to jest 105 stopni, w dolnej części nóg, powinno być pierwszą podstawową czynnością. Od tego będziemy bazowali i od tego będziemy nanosili wszystkie wymiary. W całym projekcie jest 16 czopów, takich konwencjonalnych, przelotowych, więc dających gwarancję, że elementy zejdą się ze sobą pod odpowiednim kątem. Obraz wart tysiąca słów. Niewiele tutaj trzeba wyjaśniać.
Natomiast to narzędzie wyjaśnić warto. To jest tak zwane ślepe dłuto i to jest moja tajna broń na precyzyjne spasowanie właśnie takich elementów. Ślepe dłuto to po prostu dłuto, które jest, nie wiem czy zaostrzone, ono jest właściwie stępione. Działa jak skrobak, nie ma tendencji do nurkowania jak normalne dłuto i dzięki temu mogę zbierać bardzo precyzyjną ilość materiału po to, żeby dobrze spasować połączenie. Czasami zamiast normalnego odsadzania czopa za pomocą piły, zdecydowanie łatwiej i szybciej jest po prostu rozszczepić materiał, o ile jest prostowłóknisty. Ten czop jest dobrze spasowany. Być może jest trochę za ciasny w trakcie ostatecznego montażu. Myślę, że delikatnie jeszcze zbiorę trochę materiału, żeby to połączenie zeszło się trochę luźniej. Ale tak jak jest, jest dobrze. Zmiany w dolnej łączynie w stosunku do projektu. Projekt przewidywał wczep skośny dwustronnie zbieżny w tym miejscu. Myślę, że o wiele prostszym rozwiązaniem i równie dobrym jest wczep skośny jednostronnie zbieżny. O wiele łatwiej będzie go dopasować i po drugie, o wiele łatwiej będzie wykonać gniazdo. Teraz coś z detali konstrukcyjnych. Górna łączyna jest wpuszczona w nogę za pomocą połączenia widlicowego. Tak jest w oryginale. Mało tego, górna część nogi jest również ścięta pod tym samym kątem co część dolna. Jest to dokładnie kąt 105 stopni, który ustawiłem sobie najpierw na protraktorze, a potem złapałem go na takim kątowniku nastawnym. Mało tego, warto jest sobie ten kąt gdzieś uwiecznić na jakimś kawałku deski po to, żeby zawsze móc na szybko
mieć od czego ustawić na nowo ten kątownik, gdyby się rozregulował, gdyby się przestawił. Dlaczego Wam to mówię? Dlatego, że wprowadziłem małe zmiany w stosunku do projektu. W projekcie, zwróćcie uwagę, w części męskiej, czyli w części, która wchodzi w gniazdo, to zacięcie, ten chop są trochę bez sensu z dwóch powodów. Po pierwsze, nie przeciwdziałają siłom, które akurat w tym miejscu będą wywierane na stojak i dlatego wprowadzam taki chop z pojedynczą odsadzką i w tym miejscu, czyli po szerokości, a nie po grubości. Po drugie, o wiele łatwiej jest dopasować do widlicy, która może sama w sobie nie jest jakoś strasznie skomplikowana w wykonaniu, ale spasowanie już, dobre spasowanie tych dwóch elementów, no, wymaga trochę zabawy. Dlatego o wiele łatwiej jest spasować taki element niż taki element, który jest w projekcie. Poza tym, tak jak obiecałem, chciałem Wam pokazać, w jaki sposób wykonać to ścięcie za pomocą prostej ręcznej piły, a konkretnie dwóch pił. I teraz celujemy w takie spasowanie tych dwóch elementów. To będzie jeszcze wyrównane, natomiast uważam, że tą widlicę łatwiej zaciąć, póki jeszcze nie mamy wykonanego tego skosu. Rozpatrywałem za i przeciw i wydaje mi się, że o wiele łatwiej jest zrobić to właśnie w tej chwili. Czyli najpierw widlica, spasowanie, a potem ścinamy do 105 stopni. Zaczniemy od takiej prostej płatnicy. Z prawej i z lewej strony zacznę tylko żas, po to, żeby później wejść w to miejsce piłą większą. Zostawiłem nieco miejsca, ponieważ piła, której użyjemy za chwilę, będzie miała trochę grubszy blat. I zaczynam powoli opuszczać tą część blatu wzdłuż tej kreski. Powoli. Teraz jadę w dół, ale obrócę sobie ten element, żeby zacząć od drugiej strony. Ta część już jest nacięta, pora na drugą. Dokładnie ta sama procedura. W porządku. I to jest chyba najlepszy moment na to, żeby uzyskać ten skos, póki jeszcze nie wybraliśmy tej części w widlicy. Będzie łatwiej złapać referencję, czyli najpierw ucinamy, potem wybieramy środek widlicy, środek gniazda. Aha, procedura cięcia wzdłuż tej linii jest dokładnie taka sama, jak procedura cięcia tych linii. Czyli zaczynamy od nacięcia, opuszczamy piłę, w ten sposób łapiemy precyzję.
trzeba dołożyć taki klocek, żeby przeciwdziałać wyłamaniom w tą stronę. Pokażę Wam, jak to działa. Teraz można już wydłutować naszą widlicę. Wracamy na drugą stronę i zaczynamy to samo od drugiej strony. Specjalnie dłutuję w tym miejscu, ponieważ tutaj wypada noga strugnicy. Tutaj. Więc po prostu dłutowanie w tym miejscu jest najbardziej efektywne. Połączenie jest ciut za ciasne i generalnie w to celujemy. Teraz, żeby spasować te dwa elementy, tego już nie ruszamy, natomiast wystarczy delikatnie zestrugać tą górną łączynkę w miejscu, w którym wchodzi w widlicę. Dlatego właśnie mówiłem, że wykonanie tego połączenia w ten sposób będzie prostsze w spasowaniu. Dobra, strugamy i zobaczymy, czy moja teoria się sprawdzi. Właściwie wszystko wyszło tak, jak sobie zaplanowałem. Na szczęście. Pora teraz całą operację powtórzyć jeszcze raz, ponieważ cały stojak składa się z dwóch takich zespołów połączonych ze sobą długimi łączynami, które będą potrzebowały przelotowe gniazda pod kątem w tym miejscu. I to sobie zostawimy na kolejny odcinek, bo chciałem Wam pokazać, w jaki sposób zabrać się do tego w miarę efektywnie. Ale to nie koniec tego odcinka. Chciałem osobiście podziękować wszystkim patronom, którzy zdecydowali się na wspieranie mojego kanału. Dzięki Wam, właśnie dzięki Wam, to wszystko jest
możliwe i myślę, że jeżeli więcej osób zdecyduje się na wspieranie mnie właśnie na portalu Patronite, oczywiście link do mojego Patronite'a jest w opisie, to wszystko będzie przebiegało o wiele sprawniej, mniej będzie pauz. Będę mógł robić też lepsze filmy, nawet co do tej serii mam pewne plany i myślę, że będę Was prosił o specjalne wsparcie, ponieważ będzie się to wiązało z pewną podróżą, którą chciałem odbyć razem z tą strugnicą, jak już będzie gotowa. A tymczasem do zobaczenia, do następnego odcinka. Trzymajcie się. Hej!